Tak jak Państwa już informowałem, na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mierzgoniu w punkcie sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Potwierdzam, że doczekaliśmy się w związku z naszym też i działaniem samorządu w ramach dobrej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, doczekaliśmy się jakby przesunięcia tego niebezpiecznego punktu na rzece Mierzgoń, ten most główny kładki idąc od strony urzędu po prawej stronie. Z tej dokumentacji, jaką miałem okazję widzieć, to ten murek, który jest formą takiej ochrony, ma być zlikwidowany, ma być ta kładka przesunięta, czyli odstęp od jezdni ma być dalej, prawie o metr przesunięty. Do tego jeszcze z tej dokumentacji wynikało, że też ma być wyprofilowana droga, co wielokrotnie zgłaszaliśmy, był to taki bardzo niebezpieczny punkt w naszym mieście. Ruch się zwiększa, coraz więcej dużych pojazdów i myślę, że to było takie dla bezpieczeństwa mieszkańców bardzo ważne. Zresztą sami o tym wielokrotnie zgłaszali. To też dla Państwa taka informacja, że ten okres wakacyjny będzie jaki troszeczkę może uciążliwy dla szczególnie zmotoryzowanych. Niemniej jednak zostały już uzgodnione z nami objazdy. Pierwszy objazd to jest pojazdów do 3,5 tony, jeżeli chodzi o ciężar, ulicami Żurawia, Krzywa, Wojska Polskiego i wracamy na ulicę Odrodzenia. Natomiast pojazdy o większym ciężarze, czyli to będzie objazd, gdzie od strony Waplewa, Starego Targu, czyli wyjeżdżamy tu jak koło apteki albo przez Mikołajki z tamtej strony. Stary Targ, Cieszymowo przez ten kierunek, czyli dwa kierunki dla pojazdów lżejszych i cięższych. Mam nadzieję, że ten remont będzie sprawnie przebiegał, że ten okres wakacyjny wystarczy, żeby uporać się z tym problemem, który nas nurtował od wielu lat. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.